Odprawy kadry kierowniczej Mony i sił zbrojnych są takim wydarzeniem corocznym. Na ogół ograniczają się do omówienia zadań, które zostały zrealizowane w roku poprzednim i wyznaczeniem zadań na rok następny. Tegoroczna odprawa ma swój szczególny charakter, szczególne tło. Jest nie tylko 25-lecie. Odzyskanej wolności i suwerenności państwowej. Jest to również dzisiaj 15-lecie członkostwa w NATO. Ale to jest również tłem jest niesłychanie ważnym, rzutującym na nasz sposób myślenia i kierunki działania. Jest oczywiście sytuacja kryzysowa na Ukrainie. Konflikt z udziałem naszego także sąsiada, ważnego sąsiada rosyjskiego. Te okoliczności spowodowały, że Odprawa, tak powiem, koncentrowała się również na ocenieniu całej drogi, umacniania budowy, umacniania polskiego bezpieczeństwa, polskiej obronności. I myślę, że możemy z satysfakcją powiedzieć, że mieliśmy rację. Zarówno wtedy, kiedy w odpowiednim czasie z odpowiednią determinacją dążyliśmy do uzyskania członkostwa w NATO i uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. To dzisiaj są ramy polskiego bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach, zarówno czysto militarnym, jak i ekonomicznym, i politycznym. Mieliśmy również rację i sądzę, że powinniśmy mieć z tego powodu ogromną satysfakcję, uruchamiając na czas. Głębokie zmiany, reformy w polskich siłach zbrojnych, zarówno te trudne na samym początku, które czyniły. Armię Polską po przełomie ustrojowym, naturalnym narzędziem działającym na rzecz wzmocnienia suwerenności państwa polskiego. Jak i wtedy w 2001 roku, kiedy zostały uruchomione trudne reformy sił zbrojnych jako wykonanie naszych zobowiązań w momencie wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Wtedy, w 2001 roku, był to pierwszy program sześcioletni program modernizacji. Technicznej sił zbrojnych, ale również i przyjęcie obowiązującego do dzisiejszego dnia y, współczynnika 1,95% produktu krajowego brutto na obronność. To umożliwiło, Wiele programów modernizacyjnych trwających do dzisiejszego dnia umożliwia uruchomienie następnych. To jest źródłem nie tylko polskiej pozycji międzynarodowej, bo to się liczy w świecie, ale to także jest źródło polskiej, polskiego optymizmu w myśleniu o własnym bezpieczeństwie dzisiaj. Mieliśmy rację wtedy i sądzę, że mamy również i teraz konsekwentnie kontynuując proces przebudowy polskich sił zbrojnych. Przypomnę zasługę ogromną, jakim jest zbudowanie nowoczesnych, profesjonalnych sił zbrojnych. Przypomnę również reformę systemu dowodzenia, która jeszcze trwa i pragnę przypomnieć również o randze strategicznej decyzji o przestawieniu priorytetów dla polskich sił zbrojnych, do niedawna obowiązującej zasady szykowania wojsk pod kątem misji zewnętrznych, koncepcji ekspedycyjnych sił zbrojnych na rzecz koncepcji rozbudowy polskich sił zbrojnych zgodnie z potrzebami obrony polskiego terytorium w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który także zmienia się pod wpływem doświadczeń ukraińskich i idzie w oczekiwaną przez Polskę stroną umocnienia flanki wschodniej, ale również i koncentrowania większej części swoich działań wokół artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego mówiącego o obronie terytoriów krajów członkowskich. Myślę, że z takimi właśnie przesłaniem też będziemy uczestniczyli w szczycie walijskim, bo to są sprawy o zasadniczej randze dla polskiego bezpieczeństwa. Proszę Państwa, omawialiśmy oczywiście różne aspekty i modernizacji technicznej sił zbrojnych, także priorytety związane z obroną przeciwletniczą, przeciwrakietową, ale omawialiśmy również i elementy kontynuowania reformy i umacniania systemu, sprawnego systemu kierowania obroną państwa. Zapowiedziałem inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii, porządkującej kwestię kierowania obroną państwa oraz zapowiedziałem, że jestem gotów, oczekuję tu odpowiedź zgodnie z z ustawami w propozycji w zakresie kandydata na naczelnego dowódcę sił zbrojnych polskich, który to mo z mocy nowych, nowych rozwiązań ustawowych jest, ma być przygotowywany w warunkach pokoju, tak aby mógł spokojnie działać, być przygotowany w pełni na wypadek zjawisk kryzysowych. To nie będą decyzje związane z odczytaniem jakichś zagrożeń wokół polskich, ale będące efektem dotychczas kontynu prowadzonej reformy systemu dowodzenia. To, co chciałbym przekazać i polskiej opinii publicznej, i przekazałem także i dowódcom, to moje głębokie przekonanie, że bezpieczeństwo Polski, systemu bezpieczeństwa i obrony, w tym także i nowoczesnej armii, nie buduje się z dnia na dzień w obliczu zagrożenia. My to robimy konsekwentnie od wielu lat, od tych 15 lat co najmniej. I dzisiaj nie musimy dokonywać jakichś nadzwyczajnych posunięć, żadnych nie musimy szukać ekstra rozwiązań, żadnych gwałtownych przyspieszeń. To po prostu logicznie idzie do przodu od wielu już lat i będzie szło nadal. Nie po to, żeby reagować na kryzysy, tylko po to, żeby dysponować siłą państwa polskiego, która by zabezpieczała nas przed myśleniem przez kogokolwiek, że polska słabość może służyć do tego, aby kryzys wywołać, aby stworzyć zagrożenie. Po to się ma nowoczesną armię, aby była elementem zniechęcającym nawet do myślenia o jakichkolwiek agresywnych zamiarach wobec nas. Wobec całego sojuszu północnoatlantyckiego. Polska tą drogą konsekwentnie idzie od kilkunastu lat i idziemy nadal niekoniecznie dlatego, że coś się dzieje złego w pobliżu Polski, tylko dlatego, że chcemy być silni, aby właśnie zjawisk kryzysowych na przyszłość uniknąć. Sukcesy polskie czy postęp w zakresie budowy naszej, naszego bezpieczeństwa miał miejsce zawsze wtedy, kiedy potrafiliśmy wznosić się ponad. Urazy ponad logikę walki partyjnej. Wtedy wszystkie siły polityczne zgodziły się na reformę sił zbrojnych, zgodziły się na tą ustawę. I chciałem wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem może właśnie ze względu na doświadczenie ukraińskie. Yy, może zdołamy odbudować pełną zgodność, solidarność, jedność yy, w sprawach bezpieczeństwa i obrony, w sprawach dalszej reformy sił zbrojnych, dalszej modernizacji technicznej, dalszego kształtowania postaw porobronnych społeczeństwa i dalszego utrzymania tego wskaźnika 1,95 PKB, bo jak, jak powiedziałem, armii nowoczesnej, nowoczesnego systemu bezpieczeństwa nie buduje się przez. Jeden rok nie buduje się przez jedną kadencję Sejmu, przez trwanie jednego rządu czy jednego prezydenta. To są działania wymagające konsekwencji w, w działaniach w realizacji tych zamysłów, często przez wiele, wiele lat i tak będziemy starali się postępować.